to jesteśmy w portalu Widy, w związku z tym gadamy o bębnach, nie? I tylko o bębnach. Nic innego nas nie interesuje. Właśnie. Tu są bębniarze gwiazdami. Tak jest. No więc zaczynamy od samego początku. Kiedy cię w ogóle bębnienie napadło? Co? Takie pierwsze podrygi, pierwsze co ja pamiętam i co moje rodzice pamiętają, to tak miałem 6 lat. Chodziłem do zerówki, tam oczywiście no, ze swoimi kumplami przyszłymi, z którym jestem jakby do dzisiaj, koleguję się, ale między innymi też chodziłem z panem Orionem, Desania Behemoth, także znamy się już od tak dawno, jesteśmy w tym samym wieku. I wtedy, wiesz, też dla mnie to jest ciekawe, wiesz, no bo to, wiesz, no po 6 lat mieliśmy, a słuchaliśmy Europe i wiesz, i znanego przeboju. I pamiętam, że no, wyglądało to tak, że oczywiście włączyliśmy sobie tam muzykę, ja stawiałem dwa krzesełka, brałem dwie kredki, udawałem, że grałem, chłopaki brali paletki, udawali, że grałem. Także to był jakiś taki pierwsze takie oznaki, że coś się dzieje, nie? No. Czyli możemy powiedzieć co, że na przykład, że ten Europe i ten oczywiście Final Countdown, tak. Że to było coś takiego, na przykład taki impuls, który kazał ci pomyśleć... Cześć, kurde! Oczywiście. Tak. Kazał ci na przykład pomyśleć, cholera, ja też bym tak chciał. No mnie to wiesz, to... Czy jeszcze za wcześnie? No wiesz co, może nie aż... Znaczy ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, ale no to były takie, wiesz, pierwsze jakieś takie sytuacje, no wiesz, no na pewno te, wiesz, no te właśnie te słynne przejście i tak dalej, i wiesz. I wiesz, i na teledysku ten potężny zestaw, tam wiesz, milion tamów, milion blach. Także, no na pewno to wszystko, wiesz, to całość, nie, no nawet jakoś mnie to urzekło. No. Chociaż tak pierwsze jakieś takie już rzeczywiście pierwsze... Prawdziwe fascynacje to tak gdzieś w wieku, wiesz, 11-12 lat, nie? No to co to było? Bo to podejrzewam, że to było coś takiego, co już kazało ci pomyśleć, a wiesz, ja to już, to już wtedy się już się zaczął ten bunt, wiesz, już... No. I zaczęło się słuchanie już cięższych dźwięków. No jeszcze nie chodziłem na koncerty wtedy, jeszcze byłem tam... Dwa, że też niewiele to się, aż tyle się działo w Legionowie. Chociaż tam były jakieś takie koncerty punkowe i tak dalej. No ale to jeszcze trochę byłem taki przerażony tym wszystkim, także jeszcze nie miałem tyle odwagi. No ale to tam za chwilę później się to zmieniło oczywiście, ale no to było różne, to się tam się zaczęło od jakichś punkowych zespołów przez jakieś metalowe i no już wtedy wiedziałem, że może chcę grać, nie? Że już wtedy jakieś, wiesz, zakładanie pierwszych zespołów, jakieś pierwsze składy, jakieś budowanie pierwszych zestawów, bo nie tam, no nie miałem możliwości po prostu pójścia do sklepu i kupienia. Także no tam śmieszne, pamiętam, że zrobiłem na przykład stopkę z kołyski mojej siostry, nie? I użyłem do tego na przykład kołyski, wiesz, gumki recepturki i kawałka piórnika w ogóle, nie? I wiesz, i działało, nie? A centrala to było pudło po jakimś tam telewizorze wielkie, nie? Także takie, że wiesz, pierwsze podejście, nie? Zamierzam zostać bestią. Nazwiska albo jakieś płyty, numery, które rzeczywiście możesz powiedzieć, że cię pchnęły do grania? Jest to nie, to ja zawsze słuchałem wielu zespołów, to nie jest tak, że tak jak niektórzy, że tam na przykład nie zaczęli z AC/DC czy z Iron Maiden i
wiesz, to jest dla nich kult do dziś, no to nie mam aż takich, wiesz, starałem się zawsze w różne rejony uderzać. I może oczywiście zawsze to była jakaś muzyka, nazwijmy rockowa, nie? Już mówię tutaj, wrzucam już pod tą nazwę, wiesz, i metal, i punk, i jakiś grunge, bo też tam gdzieś jakaś Nirvana też gdzieś tam się przewinęła przez chwilę, czy tam jakieś, różne były, naprawdę różne, no. Wiesz, no, dużo, żeby wymieniać, no wiesz, od jakiegoś Illusion, przez Alice in Chains, przez Panterę, po, wiesz, po Kreatora, Slayera, Morbid Angel, Cannibal Corpse i tak dalej, nie? Także, wiesz, no, rozstrzał był duży, nie? No dobrze, to teraz, jak już przeszliśmy etap pokrywek, garnków od mamy, rozumiesz, stopki z piernika, no, były. I tak dalej, to pierwszy taki prawdziwy bęben, na którym zagrałeś. Nie kójcie zawodowy, ale prawdziwy już instrument. Jest to pierwszy zestaw dostałem od rodziców w 8 klasie. Znaczy dostałem, nie, to był taki deal, bo miałem Amigę 500 z rozszerzeniem do 1 mega i po prostu, wiesz, i mówię, nie chcę tego, ja chcę mieć bębny. No i tam pojechaliśmy na taką giełdę komputerową, sprzedałem wszystko w cholerę z tymi grami, z monitorem, tą całą tą Amigę i... No i pojechałem do takiego... A, bo to w ogóle pomogło mi przy tym jeszcze mój nauczyciel od muzyki. Także też chcę zaznaczyć, że on tam nas widział, że na przykład ja chodziłem potem do podstawówki z Heinrichem, który grał w Decapitated. No i Wesani, Tomek akurat chodził potem już do innej szkoły, ale to równolegle, bo też oczywiście też w tym samym wieku z Henkiem znamy się od pierwszej klasy szkoły podstawowej, także wiesz, też my razem też tam chodzili, ale potem Tomek poszedł do innej szkoły. No i tam jeszcze byli tam inni znajomi, którzy no teraz nie grają, ale wtedy grali i no i to właśnie ten nauczyciel, wiesz, mimo że tam już długie włosy już tak dalej, tam słuchanie rzeźni, ale on nie rozumiał może tej muzyki, ale nas jakoś tam prowadził. Rozumiał waszą pasję. Tak, rozumiał naszą pasję. No i właśnie tam załatwił mi takiego znajomego, który akurat miał wtedy do sprzedania zestaw Amati. Także po prostu sprzedałem tą Amigę i po prostu pojechałem od razu do tego kolesia, także wziąłem ten zestaw Amati. Były dwie centrale 20, były trzy tomy Flortom. Werbel, hi-hat, bo dwa crashe i raj. A, crashe były tak mieszane, Amati, Polus, nie? Grubo. Nie, no wjechałem od razu na bogatości, nie? To wiesz, wjazd był tak, wiesz. Oczywiście. Rozstawiłem to w domu, po 3 godzinach przyjechała milicja i chcieli tam, wiesz, mojej mamie wiesz, tam wlepić, to jeszcze wtedy się, jak to się nazywało? Kolegium. Kolegium. Tak.